Dani cierpi na ADHD. Co może z tym zrobić? To jest Dani. Dani mieszka ze swoimi rodzicami, siostryczką i braciszkiem. Chodzi do szkoły. Lubi grać w piłkę nożną. Dani nie może usiedzieć w miejscu. Dani nie może ani przez chwilę usiedzieć spokojnie. Buja się i ciągle jest w ruchu. Ciągle chce robić coś innego. W szkole jest mu bardzo trudno skoncentrować się na tym, co mówi nauczyciel. Często ma przepełnioną głowę. Dani często o wszystkim zapomina. Gubi swoje rzeczy. Działa bez zastanowienia. Nauczyciel twierdzi, że Dani nie uważa. Rodzice Daniego również uważają, że wymaga wiele uwagi i trudno z nim wytrzymać. Rodzice i nauczyciele często gniewają się na Daniego. Twierdzą, że nie stara się, ale on właśnie próbuje wszystko robić jak najlepiej. Dani uważa, że to trudne. Wszystkie dzieci czasami wymagają wiele uwagi i nie słuchają. Ale u Daniego zdarza się to bardzo często. Znacznie częściej niż u innych dzieci. On również jest z tego powodu smutny. Nikt go nie rozumie. Wszyscy mówią, że nie stara się. Otrzymuje słabe oceny. Wizyta u lekarza rodzinnego. Rodzice Daniego chcą mu pomóc, ale nie wiedzą, co mogą zrobić. Dani z rodzicami idzie do lekarza rodzinnego. Dani i rodzice przedstawiają mu problem. Lekarz słucha uważnie. Stwierdza, że Dani potrzebuje pomocy. Lekarz rodzinny i gmina są w stanie pomóc dzieciom. Dziecko może zawsze na spotkanie zabrać kogoś ze sobą. Kogoś, komu ufa. Dani idzie do psychologa. Lekarz kieruje Daniego do psychologa. Dani idzie do niego wraz z matką. Psycholog pomaga osobom prowadząc z nimi rozmowy. Kiedy ktoś nie chce lub nie może mówić w języku niderlandzkim, może zwrócić się o pomoc tłumacza. Tłumacz pomaga wszystko zrozumieć. Dani najpierw zaznajamia się z psychologiem. Następnie psycholog przeprowadza badanie. Zadaje pytania Daniemu i jego rodzicom. Pytania zadaje również w szkole. W ten sposób stwierdza, jakiego rodzaju problemy występują u Daniego. Następnie psycholog pomaga Daniemu. Dani dowiaduje się, że ma ADHD. Psycholog stwierdza, że Dani cierpi na ADHD. Czym jest ADHD? Nie każdy z ADHD ma te same problemy. Wiele dzieci cierpiących na ADHD ma trudności z uważaniem na lekcji. Niektóre dzieci mają trudności z robieniem tego, o co poprosi je nauczyciel. Często są niespokojne. Trudno im siedzieć na miejscu. Czasami sprawy przybierają niewłaściwy obrót. Niektóre dzieci zaprzątają uwagę i wiele mówią. Czekanie często sprawia im trudności. Dzieci na całym świecie mogą cierpieć na ADHD. W każdej klasie mogą znajdować się dzieci, które mają ADHD. Chłopcy częściej niż dziewczynki cierpią na ADHD. ADHD nie znika całkowicie. Można jednak nauczyć się, jak sobie z nim radzić. Niektórym dzieciom pomagają leki. Dani otrzymuje pomoc. Psycholog pomaga Daniemu. Przeprowadza rozmowę z Danim i jego rodzicami. Wspólnie zastanawiają się nad tym, co może sprawić, by Dani był spokojny. Teraz Dani jest spokojniejszy i może lepiej uważać. Rodzice i szkoła również otrzymują wskazówki, jak pomóc Daniemu. Dani czuje się lepiej. Powiedział w szkole, że ma ADHD. Teraz dzieci lepiej rozumieją Daniego. Dani wie, co musi zrobić, kiedy jest niespokojny? Pomaga mu również nauczyciel. Lepiej mu idzie z uważaniem na lekcji. Nie jest już dłużej taki smutny.